Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Spiritfarer. I przyznam wam szczerze, ostatnio byłem wielką lamą. Nie pamiętam, że posiadam już zink. Jedno co zostało to znaleźć aż planki, będziemy mogli zbudować crashera. No, ale mniejsza z tym. Dzisiaj jestem ponownie sam. I w najbliższych odcinkach, no niestety będę samemu. Głównie dlatego, że najprościej w świecie. No nie mam jak za bardzo ogarnąć mikrofonu przy obecnym ustawieniu wszystkiego, tak mniej więcej. W taki sposób, żeby było normalnie słuchać siostrę. Więc no niestety będę musiał samemu podziałać. A, oczywiście, za późno, żeby nawigować. Bo jakby to mogło być inaczej? Witamy już o poranku. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Pod tym względem, że nikt nie będzie narzekał, będzie wszystko. Ale mniejsza z tym. Jak dać trochę sobie pozwiedzałem, nie jakoś szczególnie dużo. No ale głównie zmienię to w celu takim, że szukam dosłownie wszędzie, gdzie się da. Jakiś wysp. No dzisiaj tak na spokojnie właśnie będę bardziej podróżował szukając aż planków niż ogarnąć coś na poważnie. I przy okazji... O, Gustaw coś chce. Moje plecy. Aha. Nie wiem o co chodzi. Znowu dotknąłem bruku, czy coś tego typu, chyba coś tak dalej. Jak wiesz... Większość mojej pracy wymaga ode mnie, bym musiał, no bym komunikował się z moimi zaufanymi korespondentami. Oczywiście... Pomagałaś mi z tym, dosyć mocno. A spójrz na mnie, teraz, z powrotem w pełni sił. Mimo tego, że nie potrzebuję sekretarki, nadal potrzebuję biurka. Moglibyśmy użyć dowolnego starego biurka, ale... To by zniszczyło nasz cel, czyż nie? Tylko najlepsze. Dla dobra wystawy. Ja w końcu... Udało mi się znaleźć... cieśle o wspaniałej reputacji. Wiem, że żyje w Oxbury. Nie mogłem się jednak z nim skontaktować. Więc powinnaś pójść tam i sprawdzić co i jak i załatwić to dla nas. I mimo tego, że do końca nie wiem gdzie on może być, wiem, że jego towarzysze pracują w jakimś tam czymś podobnym do kafejki. Może daliby ci namiar do niego. A i przy okazji też trochę pomyślałem. Nie wydaje mi się, żeby wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, były wystarczająco. Jako, że wszystko tak właściwie musi być przetworzone ze surowych materiałów. Niektóre z bardziej skomplikowanych będą wymagać od nas bardziej specjalistycznych stanowisk. Powinnaś pomyśleć o zbudowaniu kuźni, żeby się tym zająć. Okej. Czyli mamy jakieś lepsze zlecenie chyba. Dobra, zobaczmy, czy kuźnia jest tutaj? Smithy. Czyli kuźnia jest już na ostatniej kategorii chyba. No właśnie, przyciągnąć wspominam też o tym. No ale cóż, nie mamy aż planków, więc co się dziwić. Dobra. Pokazało się coś nowego? Nie. Oxbury, gdzie to jest? To było tutaj? Nie, to jest Old Central District. Czyli Oxbury... O, tutaj, dobra. Tylko nie wiem, czy jest sens tam płynąć teraz. Dobra, w sumie. Skoro mamy jakiekolwiek zadanie, no to zajmijmy się tym wszystkim. Nie ma co po prostu się ociągać, można odkryjemy dzięki temu coś jeszcze. A póki co przydałoby się rozdać jakieś pożywienie. Im wszystkim. Tak, dobra, fajnie, tak, fajnie, dzięki. Dobra. Atul zadowolony. I teraz tak. Gustaw. O, co chcesz ode mnie? No, właśnie do mnie dotarło Stella. Aha. Wystawa dopiero co została otwarta, zaś tego typu nie jestem. Nigdy się nie skupiłem na detalach, czy nie? Podwórzu cię oświecę. Jako moja asystentka. Jako, że jesteś moją asystentką. A, dobra, jako, że jesteś moją asystentką, to minimum, które mógłbym zrobić.
I jako, że jesteśmy coś świadoma tego wszystkiego, dosyć... zorganizowałem dosyć sporą część wystawy przez moje życie. Niektórzy mogą nawet stwierdzić, że to była moja kariera. Ale... wydaje mi się... ale ja wolę o tym myśleć około moich wakacjach. Ale każdy jeden z nich... muzeum, prywatne lub publiczne galerie, festiwale... antyfaszystowskie parady, coś tego typu? Dobra, nieważne. Korporacyjny plan podatkowy? Żyjące przedstawienia... każde... każde z nich było... wypatrzone... podstawy. Zobacz, coś tam publika nie jest gotowa na to, Gustaw. Artysta się z tym przespał. Jest tam trochę złej krwi? No nie wiem, może złej ikry, coś tego typu. Królowa ma preferencję odnośnie czegoś tam. Dobra, nieważne. Nigdy nawet... nigdy nie byłem nim dostałem pozwolenia na dowolność w wystawie. Często się zastanawiałem, że mówiłem sam do siebie. Gustaw, będziesz doceniony, kiedy będziesz starszy. Nikt nie będzie kwestionował twojego gusta. Ale wtedy, cóż wiesz, co się stało. Przybity do tego krzesła. Nogi... jak kawałki drewna. Czyli poda swoją historię. Dobra. Wybaczcie, że nie jestem dzisiaj przygotowany na to wszystko, ale ogólnie mówi o tym, że... że mu to nie przeszkadzało, że umysł zawsze miał pełen pomysłów, w ogóle świeży. Dobra, czyli chodziło o to, jak inni go postrzegają. Okej. Kiedy stajesz się groteskową figurą samego siebie, ludzie zaczynają traktować cię jak mebel. Cała ta praca, całe te lata, te poświęcenia, te upokorzenia. On wszystko straciło cenę, swoją wartość po prostu. Starałem się nadążać i dalej kontynuować moją pracę. Jak dobrze pamiętasz. I dzięki twojej pomocy... ale rzeczy nigdy nie były takie same. Cóż, tym razem będzie inaczej. Ta wystawa będzie czystym chaosem. Po prostu... monsunem... artystycznej... czułości, coś takiego. Wrzucone wspólnie z odrzuceniem wszelkich ludzkich praw. No, żeby przekazać piękność przez coś, wiadomość przez piękność, tak, to jest mój cel nowy. I twój też, powinnaś mi dalej pomagać, jestem pewien, że to zrobisz. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, jestem. Dobra, Oxbury. Oxbury, nieważne. Dobra, jak tam u ciebie? Dobra, smacznego, do widzenia i tyle. Dzieciaku, co oni zaufcą? Ja nie wiem, o co chodzi. Pewnie są głodni. Mniejsza z tym. Póki co do Oxbury. I zajmiemy się takimi właśnie sprawami Gustawa może. Ewentualnie jeszcze paroma pomniejszymi, ale... traci interes. Dobra. Może zobaczmy, co my tu mamy. Jacyś ludzi. Ludzie. Hej! Jesteśmy Dice Boys. I kiedy... kiedy się rolujemy, to rolujemy hard, czy mocno, dobra. Nigdy nie słyszałaś o kościanych chłopach, czy coś tego typu? Oj, to nie ma sensu. Byliśmy tutaj przez lata. Dobra, czyli tutaj narzekałem po prostu, że... Po prostu narzekałem na to, że... po prostu... że oni nie pamiętają tyle. Dobra.
Okej, dobra. Inaczej mówiąc, dostaliśmy 60 winyli. Aha. Dobra. Czy muszę do Bottomline, Corp, Frogawa i Hummingbird. O dobra, to już było mniejsza. To i ogólnie czasami coś aperzy czy coś. No i była rozmowa o tym, że Starlight nie kojarzy. Dobra. Dobra. Zobaczmy, czy tu w ogóle gdzieś mogę wejść. Oczywiście zamknięte. Nie jest to wielki problem, bądź co bądź. Dla mnie, jako że posiadam umiejętności, które posiadam, no ale... Tak czy siak. Gdyby nie to, to mogłoby być trochę trudniej. Dobra. Aha, czyli tu mam tylko jeden skok już po tym. Czyli muszę to jakoś dobrze wykonać. Ewentualnie jest jeszcze inne rozwiązanie. Dobra, i chyba teraz będę miał... Nie. Brakuje mi odrobinę tego wszystkiego. Okej, okay, ale co my tu mamy przy okazji? Zboże i ziemniaki. Dobra. O, właśnie przy okazji, hej, znowu szopę. O. Dobra, co my tu mamy? A, nie wiem co to jest, ale to kupię, bo może to być potrzebne. O. Dobra, chociaż jedno drzewo jedwabne, niech będzie. Jajko. Dobra, nie wiem co to jest. A, jeszcze klucz tu chyba jakiś był, którego nie kupiłem. Tak, ale lepiej będzie, jeśli kupię. Jeśli to pomoże, jeśli to pozwoli mi teraz podróżować sobie tutaj jak chcę. Okej. Okay. To będzie, to fajnie, ale no. Powiem wam szczerze. Jeśli tak, to jest, trochę się zawiodłem. Liczyłem na to, że to jest takie... Zwiedzaj samemu, jeśli dobrze pozwiedzasz, to będziesz mógł wchodzić, ale nie, wygląda na to, że za 10 tysięcy można klucz kupić, który otwiera wszystko. Dobra. Aha. A, okej, okay. Nawiązanie do Mariana trochę, tak zwanego Mario. Bo Mario tu o hydrauliku mówi, czekaj, nie masz mu... tych wąsów, nie jesteś hydraulikiem. Wyjdź. I w ogóle, dobra. Nie przejmuj się tym póki co. Tylko wyjdźmy tak, jak nas prosi. A, spójrz na to drzewo. Co to jest? Ej, zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Chociaż to raczej będą takie typowe drzewa, nic szczególnego. Chyba, że jakimś tym to będzie aż. A jednak jest aż. Wow. I co my tu mamy? Aha, więc te dwa obole będę mógł się odbijać już od tamtych powierzchni w końcu. Okej. Okay. O. Właśnie widzę jeszcze jedną właściwość. Nawet jak tutaj jestem, to nie mogę... Dobra, czyli tak czy siak nie mogę wyjść na... Jak to się nazywało? Na dach. Dobra. Aha, czyli tak mi brakuje trochę. A, dobra. Udało się. Przynajmniej tyle. Co my tu mamy? A, jakieś takie nieistotne elemenciki. No i światło się świecą, w niektórych miejscach, w innych zaś nie. Muszę teraz tylko znaleźć miejsce, które wygląda na kafejkę. Tutaj rozmawiałem? A tak, już chyba gadałem. Dobra. Kafejka, to nie tutaj. Dobra. Dobra, fajnie, tylko to też nie jest kafejka. Pewnie nie potrzebuję to wszystko robić, bo już dawno bym to znalazł, gdybym chodził po piechotę tutaj. Ej, no niestety. Jak zwykle, nie skupiam się na detalach. Nie wiem, może tutaj jest kafejka? A, dobra. Okej, okay. Czyli pytał się po prostu gościu o to, czy widziałem gościa z jakiegoś takiego brata jego i w ogóle. Dobra. Mam tylko 2 centy w kieszeni. Nie mogę ich dosięgnąć. Po prostu się tam przykleiły.
A, dobra. Aha. Ja ci pieniądze z nim gadałem i w ogóle jakiś wariat, ale okej, skupmy się na tym. O, witaj. Chcesz, masz na coś ochotę? Szukasz kogoś, sławnego cieśle, czy tam stolarza? O, oczywiście. Gadasz o moim chłopaku. I teraz nie wiem, czy to jest facet, czy dziewczyna, nieważne, czy on chłopak, dziewczyna. O, albo raczej powinienem, wiecie, nie wiem dalej, powiedzieć mojego byłego chłopaka. Wyrzuciłem go z domu. Dobra, wyrzuciłam, niech będzie w ten sposób. Nazwij to różnicą zdań. Nie rozmawialiśmy przez jakiś czas, więc nie wiem, gdzie on może być. Ale znając go, pewnie będzie gdzieś tutaj w parku? A, gdzieś w parku. Okej, okay, wiem, że jego ulubione miejsce to Ambertown Park. Nigdy nie mógł być kochany czy coś, dobra. Okej. Okay. Coś tu jest. Nie chciałem z nim gadać tutaj. Lubisz lemoniadę? Oczywiście, że lubisz. Jest słodka, odświeżająca i zdrowa. Cześć, siostra. I przy okazji świeżo wyciśnięta. Siostra, przecież rozmawialiśmy. Nie ma jak, nie słychać cię. Musisz poczekać. Siostra, nie ma rozwiązania. Teraz pozwól mi się na tym skupić. A, czyste cytryny. Czyste lemoniadowe boginie. To w sumie... No, daj mi na pewną propozycję. Siostra, co ty tam robisz? Nie rozwalaj mi pokoju, proszę cię. Jesteś zainteresowana taką w sumie robotą letnią? Pod pewnym względem? Pozwól mnie. Żeby ten biznes mógł się kręcić, potrzebuję więcej cytryn. Aha. Popyt w mieście jest po prostu zbyt duży. Jestem gościu, który nam to dostarcza w South Point Docks. Na moją dostawę cytryn. Bardzo świeżych. Możesz usłyszeć czy poczuć świeżość aż stąd. Problem jest taki, że... z jakiegoś powodu zostało to zatrzymane. Jakbyś mogła tam się udać i zdobyć dla mnie coś, będziesz ratować moje życie. Dosłownie. Szybko, potrzebujemy tego jak najszybciej. Ako uwielbiam cytryny. Dobra. Przejedź się na cytrynowy smok, co? Dobra, mniejsza z tym. Okej. Okay. No to wracamy na statek i zobaczmy w sumie, gdzie to wszystko jest. Okej, okay, jest za ciemno, żeby nawigować jak zwykle. I dobra, jakie mam zadania tak właściwie z tych głównych? Cicho, siostra. Prosiłem, żeby się nie mówiła, nie przeszkadzała nic, ale dobra. Dobra. Niech będzie całe drewno pyłowe, przerabiamy na deski. Miejmy nadzieję, że dostanę chociaż tyle, żeby zrobić crushera. I w tym momencie będę mógł już miliony różnych ulepszeń i różnych spraw ogarniać. Dzięki temu, że znalazłem w końcu to drewno. I bądź siostra, już wiem, gdzie jest to drewno. Znajdujemy je w miastach. Po prostu takie drzewa miejskie. Wiesz, jak są na przykład przy chodniku, to odcinasz takie drzewo i tam dostajesz właśnie pyłowe drewno. Trzeba w sumie popielne. Ale mniejsza z tym. Na razie po prostu muszę deski pogromadzić. I zaraz zacznie się wspaniała epoka krawcenia. Będę miał mąkę. Będę miał może nawet olej już dla Atula. Atul i te jego smażone kurczaki. O, kot jest zmęczony. Biedny kotem. Tak, siostra, mam kurczaka już od dawna. Tylko nie... Za takie gadki tym bardziej nie wystąpisz w odcinkach. No, gdzieś bym znalazł rozwiązanie. Bo za bardzo marudzisz. Aluminium? Ja mam aluminium? Okej, okay, dobra, nieważne. Ale tak czy jak zgniatarka... Niech będzie na razie tutaj, bo nie chcę się tego ogarniać. Super. Pierwsze co idziemy, zobaczyć, czy da się zrobić olej. Jeśli tak, to jedna porcja smażonego kurczaka i będzie spokój. A jeśli się nie da, to trudno. Okej. Okay. Aha! Czyli mogę zrobić chyba cukier? Jakieś... Silka powder, już znam przynajmniej lime powder i... carbon powder, czyli już wiem, jak zdobywać proszki.
A teraz to. I o co tu chodzi? Nie rozumiem chyba. Aha. Muszę po prostu klikać, żeby zgniatać. Bardzo skomplikowana praca. Ja. Ale dobra, mamy olej. A to oznacza, że pora usmażyć trochę kurczaków. Olej plus kurczak. I teraz tylko spać. I rano damy Atulowi w końcu kurczaka. Potem co jeszcze zostało, żeby ogarnąć wszystko, co chce? Obrazek. Znaczy tę ramkę na obrazki. Zobaczymy, co to, co to potrzebuje. Może będziemy mogli już pożegnać Atula, szczerze. A, dobra. Jednak tego nie zrobimy za szybko. Nadal nie wiem, skąd zdobyć ektoplazmę. Ale dobra, szybko śpi Stella, no i widzimy się oczywiście rano. No i witamy kolejnego poranka. Więc tak, najpierw muszę wyznaczyć tylko jedno miejsce. A gdy już je wyznaczę... Czyli to było tutaj? Tak. Na szczęście mamy Alexa blisko, co to. I oczywiście gadamy z naszą krową noszoną przez ptaszeczka małego za chwilę. Najpierw właśnie trzeba zadzwonić. I zobaczmy w ogóle, jak tam postęp w przysmażeniu kurczaka dla Atula. O, już gotowy. To już zaczniemy od jedzenia dla Atula, bo jednak Atul jest z nami dłużej i zasłużył na to, bo już błaga o to od dawna. Cześć, cześć, tak wiem. Dzień dobry, kiełku i w ogóle. Proszę, smażony kurczak. Zawsze powoduje, że myślę o tatuśku. Uwielbiał przygotowywać żarcie. Był naprawdę geniuszem kuchni. Jego obiad zawsze był perfekcyjny, czas tej posiłki. Ale kiedy on je robił, był wściekły. Nie można było odebrać jego skupienia od przygotowania żarcia. Wyglądało to tak, jakby chciał zapanować nad kuchnią czy coś. To była walka do śmierci. Zawsze wygrywał. Posiłek powinien... Mógł mu zająć całe godziny, by zrobić go prawidłowo. Bardzo długo mu na tym schodziło. Pamiętam, że jak byłem dzieciakiem i kiedy byłem gotowy... A kiedy było gotowe, nie obchodziło mnie, co to było. To nawet mogły być płatki śniadaniowe. Tak bardzo mi to obchodziło. Nienawidziłem wtedy obserwować, jak robi jedzenie. Czekać przez godziny na posiłek, który mnie nie obchodził. Ale zawsze jak to jadłem, nie wydawało się to aż takie złe. Cóż, dzięki kiełku. I tyle. Dobra. Cześć Gustaw. Dobra, idziemy do naszych wredoc. I oczywiście specjalna muzyczka zaraz się uruchomi. Piękne. Miki od razu. Od razu może wyczuć. Trzeba usłyszeć dźwięki zgniatania ze środka. Ja jestem pewien, że to piękność. Spróbuj coś zgnieść. Spowoduj, że czujesz się dobrze. Wypuść trochę wściekłości. Co? Nie wyjaśnię tego. Nawet dzieciak sobie poradzi. Ej, spowodować, żeby maszyna zgniatała. To naprawdę jak bułka z masłem. Masz kamienie, żeby zacząć. A więc zaczynamy, dobra. Okej, ile można maksymalnie tutaj wsadzić? 5, dobra, to zgniatamy. No i widzisz, jest takie to trudne. Oczywiście zgniotę 5 takich i na tym skończymy na razie to zgniatanie, bo wolałbym się tym zajmować po prostu, jak będę musiał. Dobra, i zgniotłem 5 kwarcu. Wow! Po co ta krowa się odwraca? Zgniatałaś te kamienie, jakby nie było jutra. Słyszałem to błaganie o litość. To było dosyć... wspaniałe, czy tam cudowne, niezłe. Dobrze, dobrze to było. Co? Dialog mi się przerwał, dobra. To dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze to było czuć. Masz trochę w sobie. Czegoś tam, skaucie. Na pewno dasz radę sobie z następną robotą. Słuchaj, Miki potrzebuje domu. Nie byle jakiego domu. Potrzebuje... boskiego miejsca, coś tego typu.
marmur, złote lustra, palmowe drzewa wewnątrz. A całe Nine Yards, nie wiem jak to jest. Nie wiem, nie wiem tego przeliczyć, bo to jest amerykańska, jeśli nie mylę, miara, ale ogólnie. Coś to by spowodowało, że nasi sąsiedzi w domu będą wściekli. Zajmij się tym. No okej, okay, kabina Bruce'a i Mickey'ego. Damy radę. Oczywiście najpierw muszę zobaczyć, czego to wymaga, ale no. I uwaga, uwaga. Amelinium i bawełna. Dobra, zaraz to się ogarnie. Ale najpierw muszę zająć się Gustawem, bo już obiecałem Gustawowi, że ja to zrobię. Dobra, cześć. Chociaż nie, w sumie to... A szkoda byłoby tego nie zrobić. Przynajmniej oni będą szczęśliwi, że mają dom. Też dobra, nie wiem czy ich szczęście jest czymś dobrym, bo powiem, że jeśli już teraz gadałem wredne rzeczy, które potrafią pogarszać nastrój ludziom, nie wiem co będzie, jak będą zadowoleni. A że może przystaną, dobra, fajnie, to pa, Alexo. Dzięki za wszystko i teraz tak. Amelinium, już nie pamiętam. Chyba Amelinium, tak, Amelinium, dobra. Starczy, siostra. Tam był potrzebny przez dwie sztabki. Ale dobra, ogarnie się łatwo. To ja Amelinium. Tego nie pomalujesz. Dobra, teraz szybciej. W sumie pomyślę, że za to lubię aluminium w tej grze. Jest takie proste do obrobienia. W przeciwieństwie do... Jak to się nazywało? No do cynku. Nie, siostra, pulsar jest niczym w porównaniu z cynkiem. Dobra, i teraz, czy mam koton? Mam koton fiber? A, czyli muszę to jeszcze przerobić, dobra. Tak, z 4 przerabiamy. No i najgorsze co jest, to szybko leci i wymaga wielkiej precyzji. A przy okazji, siostra, będziemy mieli jeszcze jedwab już niedługo. Bo zdobyłem drzewo, na którym będą siadały jedwabniki i będą właśnie jedwabie będą nam produkowały. Tylko, że nie mamy miejsca, będziemy musieli drugie te... O Jezu, jakie to jest trudne! Będziemy musieli drugie zrobić to na drzewa. Ale to w swym czasie, wiesz. Tak na razie chcę się skupić po prostu na tych bardziej przyziemnych rzeczach. O, przy okazji mail. Co to jest? O, super, znowu od Alberta. Aha. No, miałem przyjemność spotkać twojego wujka, Tula. Dosyć ciekawy z niego gościu. Dał mi kilka porad odnośnie mojej stoczni. Wydaje mi się, że powinienem, no... Po prostu też wynagrodzić to wszystko, czy tam... Zwrócić przysługę. No i chłopcy odkryli to, że... Aha. Znaleźli w naszych dokach, że może tam być coś przydatnego, tak czy siak... powiedz swojemu wujkowi, że mówię cześć. A to co? Kolejna mapa skarbu? Kiedy wiem, żebym znalazł? Dobra, siostra, spokojnie. Ogarnę to. A, dobra. I teraz tak, czy mam wszystko na ich chałupę? No oczywiście, że... Mam. Dobra, pora na... Nie, siostra, to potrzeba szybko się tym zająć. Ej, chałupa, oczywiście. Wymaga tyle miejsca, że nie mam... Że po prostu się nie zmieści. Nieważne, gdzie ona by miała być. Okej. Dobra, na razie niech będzie w ten sposób idealnie się zmieści. I teraz tak, idziemy tutaj. Tak, to jest mini pałac. Nie tu, statek! Proszę w to miejsce, dziękuję bardzo. A teraz idziemy zająć się dwójką tych jełoków. A i właśnie takie też małe ogłoszenie odnośnie tego wszystkiego, co mówiłem. Prawdopodobnie tego się wyposażę w parę mikrofonów tych dynamicznych i pewną kartę dźwiękową, żeby właśnie móc lepiej nagrywać z ludźmi. A teraz pogadajmy. No i o tym właśnie mówiłem. Nie marnowałaś czasu. Musimy nadać ci prawidłowy pseudonim. Miki, o czym myślisz? Co? Nie podoba mi się to. To od razu, to już zajęte. Fantomowy terror? Nie. Daj mu chwilkę. Dobra, Amberton Park. Odkryty. Udało się, dobra. Więc teraz tylko zajmujemy się tym szybko, żeby ogarnąć przepis na biurku dla Gustawa, bo oczywiście Gustaw jest taki... Nie, on nie może mieć nic zwykłego, nie, on musi mieć specjalnie zaprojektowany przez najlepszych z najlepszych. Damy radę. Gustaw to artysta i tyle. Ej, dobra. Co?
Co my tu mamy? O, faktycznie jakieś jagódki. Blueberry to są chyba borówki, nie jestem pewien. Nie, nie robię nic. Jestem, ja tylko... Co, ej, co jest? O, nie znam cię. Kim, co jest? O, potrzebujesz mistrza... cieśli łamane na stolarza? O, oczywiście, szukasz mnie. Tylko... trochę sobie odpoczywam, doceniam przyrodę. Odnawiam moje baterie kreatywności. Jeśli szukasz mojego geniuszu, to więc szukasz mojego geniuszu, więc tak właściwie czego chcesz? Biurko? O, fantastycznie, tak, mogę to zrobić. Okej, to twoja szansa. Nie strzeń tego. Po prostu oddychaj. W związku z tym... moje baterie kreatywne są pełne, oczywiście, ale cała natura i to chodzenie i kontemplowanie, coś wykończyło moje fizyczne baterie. Dlatego zanim zacznę myśleć o twoim zleceniu, coś potrzebuję trochę żarcia. A wiesz, umysł, ciało i wszystko to, wiesz, jeśli chodzi o... A jako że jestem artystą, to moja to samego kalibru nie może byle czego. Potrzebuję, żebyś przyniosła mi nie wiem co to jest, Surf and Turf. Tak, to da radę. O nie, czemu taki... czemu wybrałem taki... taki drogi posiłek? A co jeśli ona pomyśli, że nie jestem tego warty? Powinien zmienić zdanie? Nie, za późno już na to. Po prostu mam dosyć jedzenia borówek. Cóż, na co czekasz? Przynieś mi Surf and Turf. Albo cokolwiek, proszę. Głoduję, a potem pogadamy o twoim zleceniu. Surf and Turf, okej. Zobaczmy najpierw, czy tu jest jakieś drzewo. Oczywiście to jest pierwsze, co muszę zrobić. Bo drzewa to jest podstawa. W szczególności, jeśli to jest Ash. A podejrzewam, że to będzie Ash, jako że to jest w mieście. I uwaga, uwaga, czy mamy tu Ash? No, oczywiście. Już po tym zachowaniu widzę, że to będzie Ash. Okej, okay. I teraz tak, szybko tylko muszę zobaczyć przepis Surf and Turf. I na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. No rozumiecie, mamy już 32 minuty, prawie 33. Więc powinno wystarczy. Ktoś coś ode mnie chce? Ha, znowu tak, te nowe zlecenie. Pokaż co mamy. Było? Było chyba? Nie jestem pewien, czy te dwa były, ale okej. Okay. Było. Chyba było? Nie jestem pewien. Na pewno nie było, okej. Okay. Dobra, nic wartego uwagi na obecny moment. Teraz Surf and Turf. Co tu było potrzebne do Surf and Turf? Jak to wyglądało w ogóle, bo już nie pamiętam. To? Nie. Surf and Turf. Gdzie to jest? To? Kurta. Crustacean i beef. Wiem, gdzie zdobyć beef. Nie wiem, gdzie jest crustacean, czy jakoś tak. Więc jakąś rybę tylko będę musiał odnaleźć i damy radę. Nie, siostra, to gdyby było po prostu ryba, to by pisał fish, pewnie. Chociaż sprawdzę jeszcze raz. Może jeszcze w jakimś innym jest coś tego typu. Jeśli jakakolwiek tylko beefy muszę kupić, będzie dobrze. Zresztą zobaczę. Gdzieś tu miałem te ryby. Widzisz? Fish? Selfish? Czy to musi być coś konkretniejszego? Ale dobra, wiecie co? Sprawdzę tylko teraz na szybko w ekipunku, czy nie posiadamy czegoś, co zaliczasz do tej kategorii. A potem już kończymy. O, uwaga, fish, shellfish. Mamy, czyli krewetka. Dobra. W takim wypadku ludziska ja do Alexa. W następnym odcinku gotujemy Surf and Turf. A po tym wszystkim oczywiście skupimy się już na pozostałych zleceniach. A póki co trzymajcie się. Hey.